a inspirację odwetu. Był poniżony przez tych, co są spierdoleni. Skurwysyny nim gardziły, nie zdając z tego nawet sprawy, że ich matki to prostytutki. Często wrogowie mieli matkę nie dosyć, że dziwkę, to też i lesbę. Ich ojcowie zamiast ruchać swe żony woleli kolegów, przejebane, upośledzone typy, brakiem inteligencji, by wiedzieć, że ich matki są kurwami i że ich żywot się może skończyć. Na szczęście był mądrzejszy i planował odwet. Zaplanował mord na ich całej rodzinie. W nocy ci księżyc widać było, w nocy gdy krew trzeba przelać. Zamordowano tych, którzy nie mają prawa na posiadanie życia. Zakończenie ich i ich genetycznych korzeni rodzin. Rąbał, żeby by zajebać. Wziął jego matkę i rozkurwił łeb. Wziął jego ojca, rozpołowił. Czas na jego żonę, by ją zgwałcić i zabić. W imię idei zombilizmu można i doprowadzić ją do samobójstwa. Zależy od chęci nadania cierpienia. Na koniec ostatecznie wróg Cwer pozostał zmielony przez blender na jego zjebanej mordzie. Pogrzeb został wydany na cmentarzu, czym koncert ich płaczu.